To on uczy nas jazdy na rowerze, chętnie gra z nami w piłkę i chroni przed niebezpieczeństwami. Właśnie dzisiaj świętujemy Dzień Ojca. 23 czerwca to wyjątkowy czas, w którym dziękujemy naszym tatom za wszystko, co dla nas robią i za to, że po prostu są z nami i zawsze możemy na nich liczyć. Wszystkiego najlepszego w Dniu Ojca, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i żeby mojemu tacie się spełniły wszystkie najskrzydsze pragnienia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i żeby był bardzo szczęśliwy. Po prostu spełnił swoje marzenia. By mój tata był zdrowy, dobrze było mu w pracy. Żeby miał dużo kolegów i żeby miał przyjaciół, dużo pieniążków. Żeby był szczęśliwy, żeby miał dobrze w pracy. Dużo zdrowia. Szczęścia. Pomyślności. Dużo zdrowia, dużo szczęścia, żeby mu się spełniły marzenia i żeby bardzo dobrze żył. Żeby pomagał innym i czego sobie tam sam życzy. Dużo pomyślności, dużo szczęścia. Żeby mu się bardzo układało w pracy. Żeby miał dużo pieniążków zarabiał, żeby nie miał tak dużo pracy i żeby miał dużo aut też. Chciałabym mu tak najbardziej podziękować za to, że uczy mnie grać w kosza, jest ze mną, bawi się ze mną, przychodzi po mnie do szkoły. Za to, że mnie wychował i był cały czas przy mnie i że jak miałam problem, to mi pomagał. Że jest dla mnie miły, pomaga mi w lekcjach, jak się kiedyś przewróciłem, no to mi pomógł. Że ze mną chodzi ciągle na rowery i że ze mną czasami gotuje obiady. Że ze mną gra w piłkę nożną. Za to, że mi kupuje zabawki. Często chodzi ze mną na basen i na spacery. Za to, że jest dla mnie dobry, miły, opiekuje się mną i czasami chodzi ze mną na rower. Za to, że mi pomaga. Że się mną opiekuje. Że zawsze mogę na niego liczyć. Za wszystko.